AZS-em Lubawa 3-3. AZS Uniwersytet Warszawski przegrał dosyć niespodziewanie na własnym parkiecie na Mosir. AZS Uniwersytet Zielonogórski spotka się z Mieszkiem Mok. Słoneczny Stok Białystok z jednym meczem mniej nad Konstraktem Lubawa. Jacek Brończyk 9, Wojciech Zieliński 16, Krystian Przyjałkowski, Wojciech Springer 17. No a my już rozpoczynamy. Gwizdek sędziego punktualnie przed numerem 7. No i teraz szybka próba. Cofnął się do bramki jeden z graczy TAF-u i pomógł swojej drużynie przed bramki, ale teraz niepotrzebne to zamieszanie, bo Zieliński kiwał w własnym polu karnym. Wykorzystali tą sytuację zawodnicy z Unisławia i na listę, no w sumie trochę lat ma, ale faktycznie doświadczenie zbiera bardzo duże, tym bardziej, że... O i teraz strzał, Krystian Belzyc, no znakomicie przeciął tą piłkę i uderzył precyzyjnie pod poprzeczkę i od razu piłki kontra graczy z Unisławia, Hapka, nie ma faulu, Hapka sam do końca, no tam czeka na pewno Domański, ale Hapka poprawia i jest trzecia bramka dla Unisławia, a druga w tym meczu Jakuba Hapka. No ale dobrze przeciął teraz piłkę graczy z Unisławia, próbował uderzać Karol Kaczmarek. Szansa do TAF-u, ładna podcinka, ale minimalnie obok słupka przyleciała ta piłka. Kilka podań do środka, ale prosto w bramkarza trafił Belzyc. Jeszcze jedna próba dobitki, ale nie wiem jak przyjąć tej piłki w pełnym biegu. Zawodnik Unisławia. Jeszcze jedno przyjęcie piłki. Uderzenie z dystansu i gol! Znakomicie! Damian Tokarski wpisuje się jako trzeci zawodnik, czwartym golem w tym meczu dla Unisław Team. Wojciech Zieliński teraz przy piłce. Jeszcze raz Springer od razu z pierwszego kontaktu. Minimalnie chyba w tej gry. Ach, pomylił się przy tym strzale. I już rozpoczynamy kolejne 20 minut tego spotkania. Kaniewski łatwo wzdłuż linii. Kaniewski uderzenie z fałszu, tak uderzył. No i znakomita szansa na Kaczmarek. Jeszcze Kaczmarek, to jest to dobre podanie, szansa. Kaczmarek, aj tam nie minął dobrze. Tron dwóch na jednego. Belzyc sam do końca. I dobrze minął Jacka Brończyka, który skrócił kąt. I 5-0 dla Unisław Team. Krystian Belzyc zdobywa drugą swoją bramkę w tym meczu. Nie ma faulu. Kończalski, no mają trochę więcej. Kończalski, podanie, ostry kąt. I jest bramka honorowa dla TAF-u Toruń. A na listę strzelców wpisuje się zawodnik. Pusta bramka, no i udało się drugiego gola zaaplikować, a zrobił to Jakub Wiśniewski. No, wyszedł szeroko z bramki. Dalekie podanie, jeszcze głową Kraśniewski. I obok słupka dobrze tam interweniował bramkę Unisławia. I to jest koniec tego spotkania. TAF Toruń kontra Unisław Team 2-5. Zwyciężają goście w tym meczu. Przypomnijmy, dwie bramki zdobył Jakub.